Czy w Europie nie ma już miejsca dla hut i kopalń? Czy to ostateczny koniec wspólnoty węgla i stali? Polska powoli przestaje być dobrym krajem dla tego typu biznesu. Całe gospodarki będą podlegały wpływom niekoniecznie nam przyjaznych ośrodków władzy. W najnowszym sektorze o ambicjach, ale i o gasnących nadziejach. Adam Sierak, zapraszam.